TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Na zegarku 2:37. Oczywiście dla ekipy medialnej ruchu Chorzów to dość standardowa godzina pracy, więc czuwamy, ale nasi tajni informatorzy donieśli nam, że jeden z zawodników chce cichcem pod osłoną nocy opuścić zgrupowanie. Musimy to sprawdzić. Ciągle polujemy na uciekiniera. Ale jesteśmy w takim miejscu, że jeżeli chciałby opuścić ten hotel, to musi przejść tędy i natknie się na nas. I to nie jest ustawka. Nie jest, czuwamy. Czekaj. No to będzie wypad. A gdzie pan się wybiera? Chyba do Hiszpanii. A jak to ty tak bez zgody, bez niczego, jak to... Nie no, zgoda była udzielona już. Nie, no dobra, czatowali tak mnie na ciebie na poważnie. Czekaliśmy na Mateusza, bo Mateusz wyjeżdża, opuszcza zgrupowanie ruchu, wyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji polskiej do lat 17. Czeka cię, Mateusz, chyba długa podróż, co? No, kilka przejechów po drodze. Mam nadzieję, że dolecę do tej Hiszpanii. No pochwal się, jak ta podróż twoja wygląda? No, teraz lecę do Aten, z Aten później do Rzymu. No i w Rzymie będą czekać na mnie chłopaki już z kadry, no i później lecę do Hiszpanii. To pozwiedzasz trochę, co? No, pozwiedzą, no. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie podróż zgodnie z planem i o inne kraje nie zahacza. No, czyli powiedz mi, jak tam kiedy powrót z tej kadry? Też chyba 15. 15, czyli no, podobnie jak ruch, bo ruch, znaczy ruch końcówka 16 wraca, nie? No, tam też 15 jest chyba powrót i 16 my są w Polsce. Mhm. No coś mało pobył na Cyprze, nie? No, mało, ale mógł się cieszyć, że mógł być, nie? Że no ja, zaliczył się, jakby... Przyjechać na te 5 dni, sparing i połówka rozegrać. Mhm. Także bardzo, że... Zadowolony życie z tego zgrupowania? Nie, że zadowolony, bo sparing też mi całkiem przyzwoicie poszedł i myślę, że ten też zadowolony z mojej roboty. No to dobrze. O, chociaż tyle, nie, Tomek? Myśleliśmy, że będziesz bardziej zaskoczony, bo my tu czatowali, my tu nie spali opie. Ja też był właśnie zaskoczył się, ale i tak, tak nie pokazał. Tak, no właśnie, żeś tak nie pokazał. No tu opie, my tu już byli, no tu pan ochroniarz, zobaczysz, tak zaraz będzie po lewej pan ochroniarz, no tu już myślę, że my są jacyś, wiesz, hachmenty. Ale my mu wszystko wytłumaczyli po tam śląsko-angielskim. Pytanie, czym jedziesz, Mateusz, bo to... Jedyny transport, jaki tu widać, to te rowery. No kierownik nie wygląda właśnie, żeby szybciej kołem dojadę do tej Hiszpanii niż... Nie no, mam taksówkę mać. Dobra, no Mateusza, wyjazd na kadrę to żadna nowość, nie? No nie, ty się jesteś jakiś już weteran, nie? Już reprezentant. No. A to co ty się tak zapowiadasz, ja? Zobaczymy, co będzie. Nic nie mogę powiedzieć, no ale... Na razie dobrze idzie. Czyli żeś jest taki trzeźwo myślący, nie bujający no, raczej, ja? No nie no, na razie też tak. Jego reprezentacja jest na ostatniej prostej przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy, które będą w marcu, tak Mateusz? No, w Głogowie i w Legnicy. No. To trzeba się dobrze przygotować. No. Takie ostatnia prosta, nie? Przed teraz jeszcze takie sprawdzające, a później już, że tak powiem, nie ma miejsca na błędy. A powiedz mi, jak tam koledzy z kadry, skąd tam zjeżdżają, powiedz mi? No najwięcej z Lecha, z Legii, też z zagranicy jest dużo. Jeden jest z Włoch, dużo jest osób z Niemiec. No i teraz jeden doszedł Atletico jeszcze Madryt. O proszę. No, teraz doszedł jeden. No ale atmosfera generalnie też fajna, nie? No to jest najważniejsze, bo atmosfera praktycznie robi wszystko, nie? No, ale atmosfera jest bardzo dobra, nie? Chłopcy tam nikt nam nie gwiazduje, nic. Czyli co, możemy liczyć na wasz rocznik, że to będzie taka kadra zastępująca tą kadrę, która jest, tak? Oczywiście. Oby tak było, jakby, żeby było na jak najwięcej z tej kadry, co zastąpi, no ale zobaczymy, jak to będzie. Ja. Trzymaj się, na razie. Trzymaj się i powodzenia, nie? Trzymamy kciuki. Będziemy śledzić. Dzięki za fajne pożegnanie. Na razie. Powodzenia. Powodzenia. Tam zaglądaj, patrz co tam się w ruchu dzieje. No. Ja, bo tu inna strona, nie?